skończyłem prywatną szkołę policjalną w Bielsku Białej, potem poszedłem do Opawy. Ja trafiłem do Opawy na początku mojej drogi fotograficznej. W czasach, gdy zdawałem do szkoły, do Instytutu Twórczej Fotografii, ta szkoła była bardzo kojarzona z dokumentem. Ja już wtedy robiłem kreację. W ogóle cieszę się, że mogłem tam z taką fotografią zaistnieć. Na pewno ta szkoła mnie rozwinęła. Jak skończyłem Opawę, zacząłem pracować jako fotograf. I było coraz mniej czasu i coraz mniej miejsca w głowie na to, żeby robić jakieś twórcze projekty. I tak naprawdę gdzieś tam się rozmyło po kościach. W pewnym momencie ze względów zawodowych kupiłem drona. To spowodowało, że znowu poczułem, że mogę znowu się wypowiadać artystycznie za pomocą fotografii. Nigdy nie analizowałem tego procesu, ale jak sobie to próbuję przypomnieć, to w takiej warstwie odczuć albo tego, co chcę robić, to jest bardzo podobne do początków. I ja w ogóle muszę powiedzieć, że to, że zacząłem robić te swoje dronowe rzeczy, to mi przypomniało takie radości fotografowania, którą ja trochę zatraciłem, będąc fotografem komercyjnym, bo do tej pory, jak pracujesz jako fotograf, to robisz zdjęcia, które musisz zrobić. A w momencie, gdy ja poczułem, że mogę robić swoje rzeczy za pomocą drona, znowu poczułem się jako ktoś, kto może się autorsko opowiadać za pomocą fotografii i to takiej fotografii, którą ja chcę robić, a nie którą muszę zrobić. Jeżeli widzę w krajobrazie albo w formach, które się układają na obrazku, element zaskoczenia albo element jakiejś abstrakcji albo surrealizmu, to jest coś, co mnie pociąga w tej fotografii i to jest coś, czego szukam. Za pomocą kadru, za pomocą miejsca. Muszę powiedzieć, że większość tych zdjęć, które zrobiłem do tej pory, powstało bez żadnych założeń. To znaczy się, od momentu, gdy zacząłem świadomie robić zdjęcia dronowe, zacząłem poszukiwać miejsc w Google Maps. I to też jest naturalne, że patrzysz, jak to mniej więcej z góry wygląda. Natomiast masę zdjęć powstało całkowicie przypadkiem. Znaczy, byłem w jakimś miejscu i stwierdziłem, zrobię tu zdjęcie. Jak zlatywałem, okazało się, że tam coś było. To nie jest takie, że tak powiem, racjonalne. Czasami to było efektem, nie wiem, jakiegoś przypadku, jakiejś intuicji, a być może i tego, i tego. Teraz już nauczonym doświadczeniem, jak wyjeżdżam w jakieś miejsca, w których jeszcze nigdy nie byłem i prawdopodobnie nie będę drugi raz, sprawdzam to na Google Maps, jak to wygląda, czy odnajdę tam jakieś ciekawe formy, ciekawe struktury, ciekawe kolory. Często nawet, gdy tak się wydarza, że jadę w jakieś miejsce, które powiedzmy, że mam, stwierdzam, tak, tu będzie świetna fotografia, to okazuje się, że zupełnie obok jest coś lepszego jeszcze, czego nie zaplanowałem. Więc wydaje mi się, że tak, spokojnie mogę powiedzieć, że jakieś takie wyczucie miejsca nieracjonalne jest bardzo ważne w moim przypadku. Przestrzegam prawa lotniczego. Mam uprawnienia, które pozwalają mi latać komercyjnie oraz w miejscach, w których są do tego uprawnienia potrzebne. Nawet w sytuacjach, gdy niepotrzebna jest zgoda, ale na przykład jest to teren, powiedzmy to, półpubliczny, pytam o zgodę. Natomiast jeżeli wykonuję komercyjne zlecenia dronem, a też takie wykonuję, no to normalnie wysyłam prośby o wszystkie zgody, takie jakie powinny być. Latałem już w Parku Narodowym, latałem nad elektrowniami. Oczywiście wszystko zgodnie z prawem legalnie. Także tak, bezpieczeństwo przede wszystkim. Natomiast większość rzeczy, które robię dla siebie, powstają w terenach, w których nie potrzebuję zgody. To jest niesamowite, że faktycznie dron, który jest wielkości obiektywu 70-200, że tak powiem, po złożeniu, pozwala robić zdjęcia, które można profesjonalnie obrobić, bo to wszystkie zdjęcia są robione w RAW-ach, oraz robić z tego dużej jakości wydruki. Tak, to jest niesamowite, że tak malutkim sprzętem, tak mobilnym, jesteśmy w stanie zrobić rzeczy, które można spokojnie powiesić na wystawie, wysłać na konkurs i tak dalej. Tak, zdecydowanie bardziej pociąga mnie to, co robi człowiek, dlatego też jeden z cyklów, który sobie tworzę, nazywał się Human on Earth. Bardziej fascynuje mnie działalność człowieka na Ziemi niż natura, dlatego że to jest w ogóle ciekawe, że często te rzeczy, które człowiek stworzył na Ziemi, ja je sfotografowałem, one przypominają człowieka, nawet w sensie takim namacalnym, nie wiem, ktoś wygląda jak jakiś stworek, ktoś wygląda jak twarz i to jest w ogóle ciekawe. Na ile to jest świadome, a na ile dopiero ta perspektywa powietrzna pokazała, że świadomy bądź podświadomy, nie wiem, architekt, ktoś, kto to tworzył, tworzy tego typu obrazki. To jest w ogóle ciekawy dla mnie temat. I dlatego też cykl Human on Earth rozwija się w tym kierunku. Znajduję coraz więcej takich zdjęć, które pasują do tego cyklu. Gdybym chciał być takim fotografem, który fotografuje ładne krajobrazy, musiałbym zwiedzić, nie wiem, musiałbym jechać w ładne zakątki świata i tak dalej, i tak dalej. A mi się wydaje, że nawet w tej przestrzeni Śląska, w której mieszkam, o wiele więcej znajduje ciekawych dla mnie fotograficznych motywów niż na drugim końcu świata. Nieważne, czy robisz portret, czy robisz krajobraz, czy robisz reportaż, czy robisz martwą naturę, to zawsze jest o człowieku, o nas samych.
robimy za dużo zdjęć, brakuje nam edukacji wizualnej, brakuje takiej edukacji, która by spowodowała, że potrafimy odróżnić dobre zdjęcia od złych. Wydaje mi się, 20 lat temu no nie było tak, nie mieliśmy tych telefonów komórkowych, teraz każdy robi zdjęcia. I ta fotografia trochę się też przez to zdewoluowała. I mam jeszcze kolejne przemyślenia a propos fotografii dronowej. Uważam, że tu też potrzebna jest edukacja. Dlatego, że dzisiaj można kupić drona, którego nie potrzeba specjalnych uprawnień, żadnych uprawnień, nie można nim latać. Natomiast spotkałem się z bardzo wieloma sytuacjami, że ludzie po prostu robią to na granicy bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że powinny być dla wszystkich droniarzy jakieś minimalne kursy. One mogą być nawet online, ale byle były. Podnosi świadomość.